Każdy doświadczony sportowiec z kilkoma sukcesami na koncie koniec swojej kariery chciałby zwieńczyć wielkim sukcesem. Najlepiej takim, którego nigdy wcześniej nie osiągnął. I taki właśnie cel postawił przed sobą Wanderley Cordeiro de Lima, brazylijski lekkoatleta specjalizujący się w maratonie. Brazylijczyk między 1988 a 2004 rokiem wygrywał lub stawał na podium w licznych maratonach, lecz do pełni szczęścia brakowało mu olimpijskiego złota. Gdy jego kariera powoli dobiegała końca, duże nadzieje wiązał z olimpiadą w Atenach w 2004 roku, twierdząc, że być może to ostatnia szansa, by zostać mistrzem olimpijskim. Przygotował się do niej bardzo dobrze, aż w końcu nadszedł dzień startu, dzień, w którym oprócz spełnienia swojego wielkiego marzenia mógł również zostać pierwszym brazylijskim maratończykiem, który zdobył złoty medal olimpijski w tej konkurencji. Przez większą część biegów wszystko układało się po myśli Brazylijczyka, gdyż cały czas prowadził. Jednak na 36 kilometrze nieoczekiwanie został zaatakowany przez znanego irlandzkiego demonstranta Nila Horana. Na pomoc zawodnikowi ruszył jeden z greckich kibiców, który odciągnął napastnika i de Lima mógł dalej kontynuować zawody. Maratończyk jednak w wyniku incydentu stracił sporo czasu, z czego skorzystali jego rywale Włoch Stefano Baldini i Amerykanin Mebraton Keflazigi. A de Lima ostatecznie dobiegł do mety na trzecim miejscu, zdobywając tylko brązowy medal. Brazylijska Federacja Lekkiej Atletyki z prezesem Roberto Gesta de Melo na czele apelowała do MKO o przyznanie de Limie złotego medalu, jednak apelacja została odrzucona. Wanderley de Lima po olimpiadzie otrzymał jeszcze medal imienia Pierre de Coubertina za podtrzymanie ducha sportowej walki, na co wpływ miała radość samego zawodnika po ukończeniu biegu. Pewien brazylijski siatkarz plażowy, mistrz olimpijski z Aten, Emanuel Reggio, chciał publicznie podarować de Limie swój złoty medal, ale de Lima odmówił jego przyjęcia. Karierę sportową zakończył w 2009 roku, jednak długo zapamięta dzień, w którym praktycznie został okradziony z marzeń. Zapraszam na Facebooka oraz subskrybowania mojego kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków.